próbujemy jak najlepiej przygotować spektakl tak, aby nasz widz poczuł i zrozumiał, o co tak naprawdę nam chodzi. A mamy coś ważnego do powiedzenia, bo chcemy przekazać, że warto być miłosiernym i że miłosierdzie procentuje, bo zawsze zostaje w człowieku i zmienia tego człowieka, zmienia jego życie, zmienia jego myślenie. Zostałem poproszony, żeby podczas tej części artystycznej, wystawianej w Dzień Papieski tegoroczny, wcielić się w rolę Jana Kowalskiego. Jest to postać, która wbrew pozorom, znaczy, która posiada, można by powiedzieć, wszystko. Jest obrzydliwie bogaty, ma mnóstwo posiadłości, olbrzymi majątek, ale wbrew pozorom jest osobą okropnie nieszczęśliwą. Ta historia Jana Kowalskiego ma być naszą wypowiedzią na temat tego, jak nie potrafimy dać ludziom tego, czego tak naprawdę potrzebują, ani dążyć do tego, czego sami tak naprawdę potrzebujemy, czyli miłosierdzia. Zapraszam serdecznie na spektakl i mam nadzieję, że każdy znajdzie w nim coś dla siebie i ten spektakl spowoduje, że każdy podejmie refleksję na temat własnych uczynków miłosierdzia.